Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim krótkim poradniku odnośnie tego, jak instalować modyfikacje, mody do gry Jurassic World Evolution. Otóż jest to bardzo prosty proces, ponieważ w większości przypadków jest to dokładnie ten sam proces, a mianowicie wchodzimy sobie w ścieżkę tam, gdzie mamy zainstalowaną grę Jurassic World Evolution. W moim przypadku jest to Steam, także jeżeli też macie na Steamie, to wchodzicie sobie w Steam, Steam Apps, Common i Jurassic World Evolution. Wtedy wchodzicie sobie w folder Winrar64. Jeżeli macie już pobraną modyfikację, która Was interesuje, możecie sobie skorzystać oczywiście z moich poprzednich filmów, które modyfikacje Was interesują. Tam są już dwa odcinki z polecanych. Weźmy sobie przykładowo, na przykład tak jak z drugim odcinku było Black Monorail. I tutaj również mamy folder OWL Data. Tak samo jak w folderze już z grom, Win64, również mamy folder OWL jakoś tak, Data. Po prostu najprościej w świecie przeciągamy i nadpisujemy to, co nam się będzie chciało tutaj zamienić w miejscu docelowym. Ja już nie będę tego nadpisywał, ponieważ mam to zainstalowane, tak więc bez sensu, żebym robił to jeszcze raz i żebym kopiował pliki. Przykładowo wejdźmy sobie, nie wiem, w jakąkolwiek inną, którą również już pokazywałem. Niech to na przykład sobie będzie Mr. Trodon Fences Mod. Również mamy folder OWL Data i jego również przeciągamy, upuszczamy i nadpisujemy. Większość modyfikacji działa dokładnie ten sam sposób. Niech będą sobie na przykład jeszcze dźwięki, nie wiem, Parazaulofa. Klikamy, wchodzimy sobie, szukamy czego nas, co nas interesuje. Również jest ten sam folder, który później będzie nam musiał po prostu nadpisać. Jest to content 0 w większości przypadków i większość modów po prostu instaluje się w ten sposób. Wszystkie, które mają, są zawarte w folderze OWL i większość moderów na stronę Nexus od razu wstawia je właśnie w takim formacie. Jeżeli nie, to zawsze możecie zapytać albo poszukać w komentarzach odnośnie modyfikacji albo w samym opisie moda. To by było na tyle w tym krótkim odcinku. Zapraszam do mojej serii z kampanii, tak samo jak zapraszam do serii z polecanych modyfikacji. A ja tymczasem będę się z Wami żegnał. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.